Dbanie o porządek wymaga pewnego wysiłku, ale szczęśliwie najnowsze technologie są w stanie wesprzeć nas w nieustającej walce z kurzem. Doskonale wiedzą to ci, którzy zdecydowali się na zakup domowego robota sprzątającego, dziś najczęściej kojarzonego z marką iRobot. To właśnie amerykański producent, jako pierwszy, wprowadził na rynek modele Roomba, które do tej pory trafiły już do kilkudziesięciu milionów użytkowników szukających wybawienia od żmudnych domowych obowiązków. Automatyczne odkurzacze iRobot Roomba towarzyszą nam już od niemal 20 lat. Pierwszy model pojawił się na rynku w 2002 roku i od tamtej pory cała gama stale rozwijanych produktów trafiła do ponad 20 milionów użytkowników na świecie, z czego kilkaset tysięcy także do Polski. To spore osiągnięcie, ale sam sukces Roomby nie wziął się znikąd. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej. Pierwsze Roomby wyposażone były w przyciski S, M oraz L, za pomocą których użytkownik wskazywał robotowi wielkość pomieszczenia, które ten ma uprzątnąć. Lata temu zostało to zastąpione mapowaniem przestrzeni w czasie rzeczywistym, która to technika jest do dziś udoskonalana. Skuteczność robotów Roomba podczas sprzątania przy ścianach i w narożnikach pomieszczeń to zasługa trójstopniowego systemu sprzątania. Boczna obrotowa szczotka wymiata zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, zgarniając je do dwóch przeciwbieżnie obracających się szczotek na spodzie robota Roomba. Tam kurz i brud dzięki ruchomej głowicy czyszczącej trafia do zbiornika. Kolejną innowacją, także od lat dopracowywaną w robotach Roomba, jest system Dirt Detect. Rozwiązanie to opatentowane przez firmę iRobot polega na tym, że urządzenie na bieżąco zbiera dane na temat ilości zabrudzeń. Gdy w pewnym miejscu robot wykryje większy stopień zanieczyszczenia, automatycznie poświęci mu więcej czasu. Choć część tego typu usprawnień to efekt pracy samych inżynierów, wiele z nowości jest zasługą samych użytkowników, aktywnie komunikujących swoje opinie oraz potrzeby, które iRobot stale analizuje. Na przykład w serii Roomba 800 jedną z najważniejszych zmian był system AeroForce, który uszczelniał przepływ powietrza pomiędzy przeciwbieżnie obracającymi się specjalnie profilowanymi gumowymi szczotkami. Dzięki temu uzyskano pięciokrotnie większą siłę ssania, a dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że gumowe szczotki czy też wałki robotów Roomba znacznie rzadziej potrzebują czyszczenia. Sama konstrukcja bieżnika sprawia, że osadzające się na szczotkach dłuższe włosy schodzą do bocznych kanalików, z których łatwo je wyciągnąć. Kolejne interesujące rozwiązania pojawiły się wraz z wprowadzeniem na rynek robotów Roomba serii 900. Wówczas pojawiła się łączność bezprzewodowa z robotem sprzątającym, co pozwala użytkownikom zdalnie zarządzać pracą urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej. Co ciekawe, to także było rozwiązanie w dużej mierze oparte na potrzebach klientów i wynikało z przeprowadzonych przez firmę badań. Dziś łączność bezprzewodowa dostępna jest także w modelach niższych serii, np. Roombie 671, 675 czy też 676. Dodatkowym atutem nauczenia robotów Roomba komunikacji ze światem był fakt, iż od tej pory potrafiły one samodzielnie aktualizować swoje oprogramowanie. To z kolei pozwoliło na znaczne powiększenie możliwości urządzenia, nawet po tym, gdy trafiło ono już do mieszkania użytkownika. Z perspektywy klienta było to ogromne ułatwienie, zaś z perspektywy samej technologii gigantyczny wręcz krok w rozwoju robotów sprzątających. Na przykład dzięki zdolności do samodzielnej, automatycznej aktualizacji oprogramowania modele Roomba 671, 675 i 676 otrzymały nowszy kod z ulepszonym zarządzaniem energią. Umożliwiło to wydłużenie pracy tych modeli z 60 minut do 90 minut na pojedynczym naładowaniu akumulatora. Wszystko to bez konieczności modyfikowania urządzenia czy też zanoszenia go do serwisu. Aplikacja mobilna iRobot Home uwolniła użytkowników od konieczności sterowania pracą robotów Roomba za pomocą panelu kontrolnego na obudowie urządzenia. Wystarczy smartfon i wspomniana aplikacja. Pozwala ona nie tylko sterować urządzeniem i ustawiać robotowi harmonogram prac, ale zawiera także mnóstwo użytecznych informacji, takich jak materiały instruktażowe, raporty sprzątania czy dostęp do pomocy technicznej. Roboty Roomba serii 900 zostały również wyposażone w specjalną kamerę służącą do nawigacji po sprzątanych pomieszczeniach. Pozwoliło to urządzeniu na rozumienie zmian w otoczeniu. Jeżeli na przykład podczas pracy robota w danym pokoju odsuniemy fotel lub krzesło, Roomba zauważy tę zmianę i dostosuje swój cykl sprzątania do zmienionych warunków. Kolejne interesujące rozwiązania to wprowadzenie w najnowszych robotach Roomba i7 Plus stacji CleanBase. Stacja ta, oprócz tego, że pełni rolę stacji ładującej robota, jak we wszystkich starszych modelach tej marki, to automatycznie opróżnia także zbiornik robota do specjalnego worka. Nie trzeba już ręcznie czyścić zbiornika, wystarczy jedynie po prostu wyrzucić zapełniony worek. Jego pojemność to około 30 zbiorników robota. W robotach Roomba serii i7 udoskonalono ponadto mapowanie przestrzeni, wprowadzając możliwość zapamiętania przez urządzenie rozkładu pomieszczeń
w naszych domach. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zaplanowanie harmonogramu sprzątania, ale także określenie, które z pomieszczeń ma być w danym czasie uprzątnięte przez automatycznego pomocnika. Ponadto rozwinięty system nawigacji iAdapt 3.0, znając układ pomieszczeń, optymalizuje ścieżkę przejazdu robota, aby była jak najbardziej efektywna. To znaczy, że możemy wysłać robota do sprzątnięcia kuchni znajdującej się po drugiej stronie domu, a robot najkrótszą możliwą drogą dojedzie tam i rozpocznie proces sprzątania. Po jego zakończeniu sam znajdzie drogę do stacji dokującej. Lata ewolucji i dopracowywania technologii sprawiły, że roboty sprzątające Roomba to sprzęt dziś wyjątkowo skuteczny i, co być może najważniejsze, zaskakująco dopasowany do potrzeb zwykłego użytkownika, takiego jak ja, mój operator czy też wy, drodzy widzowie. Takie podejście do projektowania i ulepszania sprzętu niewątpliwie zasługuje na uznanie, no ale z drugiej strony bycie rynkowym liderem w końcu do czegoś iRobota zobowiązuje.